Scenariusz 4. Każdy na każdego. Teraz, kiedy masz już ojczyznę, pozostali lordowie zaczynają traktować cię poważnie. Wszyscy chcą władać głównym kontynentem i każdy z nich jest podejrzliwy względem innych. Teren jest ogromny, a przeciwnicy daleko. Niewiele tu zasobów, więc należy zaciekle ich bronić. Wygrasz, jeśli twój lord będzie ostatnim na placu boju. I tak to pokazuje się misja 4, czyli jednym słowem każdy dla każdego. Tak to mam rozumieć. Bij, zabij. Kto pokona pozostałych, ten wygrywa. Ciekawa opcja. Jeszcze ciekawsze jest to, że nic nie mam poza grotą. A więc zaczniemy może od gryfów może. Bo 3 gargulce mam, a przydałyby się 3 różne jednostki. Będzie łatwiej wtedy. A gargulce w następnym dniu sobie kupimy. Ok, to zaczniemy może tak. Czyli tu też 24 obeliski. Mnóstwo. Tak niedobrze, że mnóstwo, bym powiedział. Bić albo nie bić? Oto jest pytanie. Dobrze, na razie nie. Aj, ale żem to zepsuł, bo nic nie kupiłem. A miałem kupić gargulce. I potem bym miał już pewnie też labirynt. No cóż. Jestem o jeden dzień do tyłu. No ale zdarza się i najlepsze. Zawsze mogłem coś głupszego zrobić. O, siarka. To mi będzie potrzebne. Okej. Tak jest, labiryncik. Bagno czy studnie? Nie wiem, który dzień jest. Studnie na razie kupię. A, trzeci dopiero. Trzeci? To który dzień zaczynaliśmy? Pierwszy. A, to już tam chyba nowe jednostki są. Czy jak? Ja nie wiem, skupiałem troszeczkę. Ale tak, coś mi się przypomniało właśnie ciekawego. Wszystko zależy, w jakim dniu skończyliśmy ostatnią misję, to potem od następnego się zaczyna następną misję. Nie jest tak, że zawsze od pierwszego dnia się zaczyna. Tak dziś wyczytałem na temat Heroes of Magic 1. I widzę, że tak to właśnie było, a nie zwróciłem uwagi na to, w którym dniu kończyłem misję numer 3. Okej. Brak danych. No cóż, no brak danych, no bo co? No bo nie mam wielki złodziei niestety. Dobrze, wracamy się do zamku po trochę jednostek. Tak, myślę, że będzie najlepiej. Też jeszcze bym tutaj potrzebował zobaczyć, żeby trochę mapy przynajmniej odkryć z tej strony. Bo kto wie, Im więcej będę widział i wcześniej będę widział, że ktoś do mnie idzie, tym lepiej dla mnie. Ile to kosztuje? 750. Czy gildia magów jest droga? A kupię. Kupię, bo jednak jak będę chciał wiochę zaatakować, a warto będzie, to dobrze wiedzieć, co tam w środku siedzi. 7. dzień. No bo dobra, jedziemy od razu do zamku. Nie będziemy tracić czasu w bieganie w tej i we w te. Jak możemy od razu do zamku podjechać i kupić coś, nie coś. Okej. Na razie tyle i to musi wystarczyć, więc teraz powolutku tutaj sobie posprzątamy tereny. Nie podoba mi się to, że tu mają te kłody, bo są chronieni. Musiały być. A tak naprawdę chciałbym, żeby się do mnie przyłączyli, no. Kasiurka. Czego mi tu brakuje jeszcze? A, smoków. Bo hydrów nie kupujemy. Smoków mi brakuje. 15 000 potrzebuję. Czy znowu chcą się bić? Czemu się nie chcą przyłączyć? No. Grupka. O, tych może sobie zabijemy. Albo i nie. Sam nie wiem. O! Teraz już wiem. Trzeba podjechać do góry. O, i drugi się pojawił jakiś. Tak? Dobrze, tak. Też zielony. Nie podoba mi się to. Ani troszkę. Czemu znowu się chcą bić? A my jedna. Grupa gryfów. Pewnie też będą chcieli się bić. Chcę się dołączyć. Czemu tak? No to idziemy, zobaczymy co on zrobi, gdzie tam będzie jechał. No trzeba tutaj troszeczkę, o. Trzeba mu tu troszeczkę pobrudzić. Mnóstwo, mało, porta, parę. A jedziemy, widzisz go. Zrobimy tak. Serio? Taki mocny? Albo mi się wydaje. Po prostu mój Heroes jeszcze nie jest na tyle dobry. Tak wnioskuję. Kurczę, coś mi w gardle stanęło i nie chcę wyjść. No i pokłopać. Grupa Lima. Jestem ciekaw, czy z nimi wygram. Mało. Dwa. No to myślę, że raczej wygram. Punkt życia 50. Trochę ma. Dobra, to poczekamy. Zrobimy tak. Serio? 20-30 obrażeń. Oho. Nie wierzę po prostu w to. No troszkę dużo. Nie no, 4 byby tylko, więc nie ma tragedii, no ale... No, dobra, dwa Heroesy mu zabiłem, więc zawsze jest do tyłu dwa Heroesy, dwa dżiny, które są rewelacyjne, tylko to nie wyczasną. Kurczę, może się chcą... nie no, ci na pewno się nie chcą przyłączyć. Dziesięć tysięcy. Kupimy, kupimy. Aż się boję gdziekolwiek iść, bo jak widzę, bo to są moje jednostki, więc już są w miarę dobre. Dobrze, no pójdziemy do góry, zobaczymy skąd on... A, teraz z dołu przyjechał. Co za... ale dobra, ten jest słabiutki. Chyba, że to paladyny były? Nie. Dobra, to załatwimy tutaj. Czyli ja... jednym słowem, każdy na każdego, wszyscy na mnie. Tak to mam rozumieć? Każdy na każdego, ale wszyscy na niebieskiego. Czemu tak słabo bije? O, jeszcze z burzy mi wyskoczył, serio? On już ma 3 level czaru. No nie powiem, nie powiem. Koledzy się chyba wkurzyli po wcześniejszych misjach i chcą mnie dojechać. Tak na maksa. Nie no, muszę tutaj... Nie będę nic kupował. Muszę mieć te smoki, bo bez smoków to nie dam rady. Może chyba... O, i zielonego już nie ma. Tak, ja mu zabiłem dwóch, nie? To był zielony, tak. Zielony dwóch, zabiłem czerwonego jednego. I tu jest gdzieś ten drugi czerwony. Gdzie on tu jest? Tu jest. Też go zabijemy. I zostanie żółty w takim razie. Dobra, nie chcę łazić. Ja poczekam. Albo nie. Kopalnie są moje. No tą wiochę też będę potrzebował, bo bez tego to z kasą będzie krucho. Łatwiej nie będzie, będzie trzeba ich tutaj spróbować z nimi wygrać, no trudno. Co my tu mamy? Tych jest tylko dwóch, gorzej z tymi, ale ich jest 6, więc jakoś sobie damy radę. O. Dobra, poczekam, nie chcę atakować, nie chcę też, żeby on do mnie strzelał i tak, więc mam dylemat. O, ale oni poszli do góry, więc mogę to wykorzystać i drewnem tu polecieć. A, to nie był głupi pomysł. Jednak wyszło tak, jak chciałem. Odlecimy tutaj. Podoba mi się to. No, straty jakoś zminimalizowałem na tyle, ile się dało. Myślę, że chyba gorzej, znaczy lepiej się już nie dało. Okej. Mamy 10 000. Wydać te 5 czy nie wydać tych 5? Nie wydaje na razie. Może szybciej się uda kupić te smoki. Tu bym gdzieś musiał pójść i to zdobyć. Chociaż zrobimy jeszcze tak, przy okazji. No tu jest troszkę więcej. Wow, trochę więcej niż troszkę więcej. Ale wykorzystam to samo, co wcześniej. Aha. Jednak się będzie chował. Skubaniec. Nie mogę mu pozwolić na strzelanie, więc musiałem podlecieć. Straty będą, jeszcze raz będą. be wrong. Okej. Mamy drugą wiochę. Tu mamy kasę. Spróbujemy to zgarnąć, zanim ktoś tu podejdzie. Ile mamy? O. Pięknie. Wracamy się. O, tego jednego smoka chociaż. Bo to zawsze jeden smok. Teraz rozbudujemy. Albo i nie rozbudujemy, nie? Na razie są jak są. Może oni rozbudują. Gdzieś tam tutaj żółty jedzie. Mnóstwo, parę, mało. Okej, to jest ta wiocha. 60 chłopów. A kupię mu te 60 chłopów. Nie zubożeje z tego powodu. A on przynajmniej nie zwiększy swojej armii. A ja dzięki temu będę wiedział, ile on ma tych jednostek. 26, 5 i 4. Dobrze. Czyli tak naprawdę luzik. Myślę, że po prostu z tym jednym smokiem dam radę. Ale tutaj są dwa, i czerwony, i żółty. Czyli tak jak mówiłem, każdy na każdego, ale wszyscy na niebieskiego. No cóż. Można. O, i nie kupię sobie smoka. A poczekam jeden dzień. Jednego smoka potrzebuję. Już się zastanawiałem, o co chodzi. Dwa paladyny, no. Nie, ja tego smoka muszę mieć. Myślę, że z tym smokiem już potem nie będzie problemu. Co za ludzie, nie dadzą żyć. Smoczek. No i pięknie. Jest dobrze ustawione, tak może być. Tak. Dobra, oby tu nikt z dołu nie podszedł, my jedziemy do góry. O. Zabrać nasze wiochy z powrotem. No i zabić tych kierowców, którzy tu się pamiętają. Bo nie znoszę, jak mi tu ktoś biega. Tych wilków trochę się obawiam, ale tam ich też nie było za dużo. Proszę, come on. Przydałyby się czary też. Wilki dojdą tak czy siak. A w sumie co zrobimy? Oj, podoba mi się to, że mamy Theor Shower. A i troszkę. Jesteś mocny. Nie wierzę po prostu, nie wierzę. Trzeba jakoś zacząć atakować sensownie, bo nic z tego nie będzie. Wow, i z Armagedonem wyleciał. Co za łobuz. Dobrze, że to nie działa na smoki, no ale... No, straty mi zrobił duże. Troszkę za dużo. Aż się zastanawiam, co zrobić. Tak mocno mnie tutaj przy tego. A ile smog zadaje obrażeń w ogóle? 25 do 50. Malutko. Jeden smog to malutko, żeby dobrze atakować. Trochę wytrzyma tej walce, ale... Na dwóch paladynów to musi 300 HP mu zbić razem na dwóch, więc trochę dużo. Ach. Trzeba wykupić coś, nie coś w takim razie. Tak się zastanawiam, dlaczego tak zawsze musi być. Każdy na każdego, ale wszyscy na niebieskiego w tym wypadku. Przynajmniej jakoś potrafię się tutaj obronić. A chciałem więcej kasy i co? I psięca. I idę do góry. Tak myślałem, że pojedzie w tą. Nic, no, zaatakuję go. Liczę na to, że wygram. Teoretycznie powinienem. O, ma jednego tylko. Spoko. Strzelających. Tylko 8 tych. Teraz trzeba to inaczej rozegrać. Oj. Właśnie tak, oni wszyscy czarami tutaj już sypią. Niestety, ale wygrałem. Tysiąc kasy. Co to ma być? 1000 kasy. Nic. O, tam zamek już wybudował. Co on tu ma? Mało, mnóstwo. Mało, mnóstwo. Dobra, jadę do zamku. Jest następny dzień, będę mógł sobie kupić smoka. I to mnie najbardziej tutaj pociesza. Jak tylko ze smokami mi się uda tutaj odpowiednio gdzieś kupić, no to... Dwa smoki to już coś. Choć przydałoby się w sumie mieć tych smoków ze 5. Minimum i wtedy będzie luz. Się rozpanoszyli tutaj, także masakra. Tych paladynów mają też sporo. Nie mogę sobie pozwolić też na duże straty tak naprawdę. Mało, mnóstwo, mało. Dobra, lecimy, zobaczymy, co to jest mało. 1, 4, 21, mnóstwo. Dobra, dam sobie jakoś radę. Powinno być dużych problemów. No i uciekł. Pięknie. To mi się podoba. No oni się między sobą nie biją w ogóle, wszyscy jadą do mnie. No i cyklopy. No coś czuję, że tej misji nie wygram tak po prostu. zaatakował go. Haha. Jednak go zaatakował. Mało. Nie wiem, co to znaczy mało. Ale muszę zaatakować to mało, bo mi do zamku dojedzie. 3-3. Z wilkami to luz, z cyklopami troszkę gorzej, ale też damy radę. Serio, nie dla niego to miało być. Klopy i smoki razem będą walczyć. A, kurczę, no to... Ojojoj. To lecimy wszystkim. Byłoby bez strat. Dobrze, mam tutaj problem. I problem jest natury pieniążków. Jak zwykle w Kirosach. Ale fajnie, że się też między sobą biją. Jednak nie wszyscy na niebieskiego. Dobrze. Mamy kolejnego smoka, może mi to ułatwi coś życie. A ja się z wami żegnam i zapraszam do kolejnego odcinka. Jeśli jesteście ciekawi, czy uda mi się wygrać tą dosyć trudną rozgrywkę już na samym starcie, bo oni już się tutaj rozeszli i mają po kilka zamków. No, a ja siedzę przy jednym. I nie mam jak wyciągnąć kasy, żeby sobie kupić lepsze jednostki, więc będzie bardzo ciężko. Więc jak jesteście ciekawi tego, czy uda mi się, to zapraszam już za tydzień. Będzie kolejna część z tej misji, bo podejrzewam, że na pewno nie uda mi się w następnej części też przejść tej misji jeszcze. Ale na pewno będziemy już wiedzieli więcej, czy będzie szło w tą dobrą stronę, czyli będziemy ogarniali sobie jakieś zamki, czy raczej pójdzie w tą drugą stronę, że oni będą cały czas mnie atakować, a ja będę się próbował bronić. Więc ja się z wami żegnam i zapraszam już za tydzień do kolejnego odcinka. Cześć!